Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 8 rozdział, 9 werset? Duch Boży mieszka w nas. Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Można powiedzieć, że teraz apostoł zwraca się do nas wierzących. Przed naszym nawróceniem żyliśmy według ciała, jako po prostu ludzie nieodkupieni. Ale jako odkupieni już nie żyjemy w ten sposób. Może się zdarzyć, że postępujemy cieleśnie, ale nasze nowe stanowisko już nie jest w ciele, ale w duchu. Ponadto wiemy, że Duch Boży w nas mieszka. On sprawia, że cechy charakteru Pana Jezusa Chrystusa stają się widoczne w naszym życiu. Ostrzegawczo apostoł Paweł dodaje, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli w życiu jakiegoś człowieka nie widać zupełnie nic z jego cech, to nie jest on chrześcijaninem, nie należy do niego w sposób widoczny. Tak mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, 9 werset. Z kolei Rzymian 8:10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. W tym miejscu nie jest napisane, jeśli jednak Duch Boży jest w was, ale jeśli jednak Chrystus jest w was. Oznacza to, że dzięki działaniu mieszkającego w nas Ducha Świętego widać w nas cechy Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy Chrystus jest w nas. Chociaż ciało jest martwe, oznacza, że nie reagujemy na pokusy mieszkającego w nas grzechu. W tym miejscu nie jest napisane, jeśli jednak Duch Boży jest w was, ale jeśli jednak Chrystus jest w was. Oznacza to, że dzięki działaniu mieszkającego w nas Ducha Świętego widać w nas cechy Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy Chrystus jest w nas widoczny. Chociaż ciało jest martwe, oznacza, że nie reagujemy na pokusy mieszkającego w nas grzechu. Z kolei wyrażenie z powodu grzechu oznacza, że wiemy, jak bardzo grzech jest zły w oczach Boga. Dlatego nie chcemy zgrzeszyć i tym samym zhańbić Go. Jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Kiedy Duch Boży może swobodnie w nas działać, objawia prawdziwe życie, cechy Jezusa Chrystusa stają się na nas widoczne. Praktyczna sprawiedliwość, czyli życie zgodne z Bogiem, jest tego owocem. Rzymian 8:11 z kolei, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Bóg wskrzesił Jezusa Chrystusa, Pana z martwych, w mocy Bożej, w mocy Ducha Świętego. To jest fakt historyczny, dotyczący Jego osoby. Jednak zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, jak już rozważyliśmy wcześniej, ma znaczenie dla wszystkich wierzących, jeśli w czasie pochwycenia
nasze ciała będą już w grobach, zostaniemy wzbudzeni. Jeśli będziemy jeszcze żyli, zostaniemy przemienieni. Wyrażenie ożywi i wasze ciała śmiertelne implikuje jedno i drugie. Stanie się to przez ducha swego, który mieszka w was. Ponieważ Bóg wskrzesił Pana Jezusa w mocy Ducha Świętego, ożywi również nasze śmiertelne ciała. Duch Święty jest zadatkiem i mocą ostatecznego zbawienia. W rozdziale 7, werset 24, czyli w Rzymian 7:24, nawrócony człowiek wołał: któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Całkowite wyzwolenie nastąpi w czasie pochwycenia. Wtedy nasze śmiertelne ciała zostaną ożywione. Otrzymamy nowe ciało, w którym nie będzie już mieszkał grzech. Szlachetność wierzącego jest tego efektem. Jesteśmy dłużnikami jako ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, i jest to opisane w liście do Rzymian, 8 rozdział od 12 do 13 wersetu. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Nie jesteśmy dłużnikami w tym znaczeniu, że musimy coś oddać lub odpracować, ale jesteśmy dłużnikami, żeby czegoś nie czynić. Mianowicie, aby żyć według ciała. Nie mamy więc udostępniać naszych ciał grzechowi, który w nas mieszka. Pogrążymy się w duchowej śmierci. W przeciwnym razie, a my sami znajdziemy się na drodze do śmierci wiecznej. Takie jest znaczenie wyrażenia umrzesz. Z drugiej strony faktem jest, że Bóg będzie interweniował i wychowywał nas poprzez słowo i przez jego wychowawcze środki. Niemniej jednak faktem jest, jeśli żyjemy według ciała, wchodzimy na drogę śmierci. Duch Boży chce, abyśmy zajmowali się Chrystusem, aby mógł On praktycznie wypełnić nasze serca i życie. Jest to jedyny sposób, aby w codziennym życiu móc żyć, będąc uwolnionym od grzechu, który w nas mieszka. Możemy więc przez Ducha, przez którego jesteśmy wypełnieni, napełnieni Jezusem Chrystusem Panem, unicestwić uczynki ciała. Wtedy będziemy żyć, to znaczy prowadzić życie godne, warte przeżycia, na drodze do domu życia, do nieba. Oczywiście Słowo Boże mówi wyraźnie, że jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy synami Bożymi, bo tak mówi Biblia, Słowo Boże. Rzymian 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszyscy wierzący są prowadzeni przez Ducha Bożego, który w nich mieszka. Dzięki obecności Ducha Świętego w wierzących stali się oni synami Bożymi. Synostwo to adopcja.
Zostaliśmy adoptowani przez Boga i jesteśmy Jego synami. Czyż nie jest to wspaniały fakt? Znajdujemy go również w liście do Efezjan, 1 rozdział, 5 werset. Przeznaczył nas Bóg dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Kolejny werset to werset 15, 8 rozdziału listu do Rzymian. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Duch niewoli, taka była mentalność wiernego Izraelity. Jego relacje z Bogiem były nacechowane lękiem i strachem. My natomiast otrzymaliśmy ducha synostwa. Ta świadomość chrześcijanina nie wywołuje strachu, ale radość, radosną pewność siebie i radosną śmiałość. Wołamy teraz do Boga Abba Ojcze. Słowo Abba wyraża naszą intymną relację z Bogiem. Ojcze mówi z kolei o możliwości poznania myśli Boga. Takie są właśnie nasze przywileje synów Bożych.